To nie jest figa, tylko to, co wszyscy znamy, czyli z kanonu 20 najbardziej popularnych warzyw i owoców, bakłażan. Oczywiście polecam najpierw gotowanie na parze bakłażana, później, gdy ostygnie, dopiero dalszą obróbkę, smażenie go, przekrawanie, kiedy ten miąższ jest cały ugotowany już, ale zatrzymuje wszystkie swoje smaki w środku. Natomiast można też zrobić z nimi eksperyment, obrać ze skórki, ugotować na przykład w miodzie akacjowym albo w syropie z czarnego bzu i podać go jako deser. I wtedy on faktycznie zachowuje się jak figa. Nawet udało nam się ostatnio zrobić dżem bakłażanowy, w którym przekładamy ciasto marchewkowe. Powiem szczerze, rewelacja. Cała gama odmian, kolorów i twardości rodzajów. Natomiast jest to warzywo, podobnie jak cukinia, które ten miąższ, który ma w sobie, powoduje, że absorbuje i można go, my to nazywamy, perfumować różnymi innymi smakami. Czyli obranie, ugotowanie w wywarze pewnym smakowym, albo w syropie właśnie, albo w miodzie, powoduje, że naciąga tym smakiem i aromatem, w którym jest gotowany. I wtedy smakuje zupełnie inaczej. Można zaszokować naszych gości, podając bakłażana w formie deseru.